poruszę temat przytulania. 21 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Przytulania. Przytulanie jest czynnością bardzo przyjemną i niesie ze sobą szereg korzyści. Po pierwsze, podczas przytulania wydziela się u nas pewien hormon, zwany oksytocyną, nazywany również hormonem miłości. Dzięki temu podczas przytulania czujemy się bezpiecznie. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb w naszym życiu. Podczas przytulania tworzy się więź między osobami, które się przytulają i to buduje zaufanie, a my czujemy się kochani. Przytulanie redukuje poziom kortyzolu, czyli hormonu odpowiedzialnego za stres. To znaczy, że jeśli się przytulamy, to mniej się stresujemy i czujemy się bardziej rozluźnieni. Dzięki wydzielanej serotoninie, czyli hormonowi szczęścia, podczas przytulania doznajemy takiego uczucia pozytywnej energii i przez to czujemy się radośni i szczęśliwi. Przytulanie pozwala nam również w niewerbalny sposób pokazać nasze emocje, okazać wsparcie, pocieszyć czy po prostu czegoś pogratulować. Przytulanie wpływa też pozytywnie na naszą odporność, a kiedy już zachorujemy, pozwala szybciej z tej choroby wyjść. Wielu badaczy interesowało się zjawiskiem przytulania i jego wpływem na nasze życie. Virginia Satir, czyli amerykańska psychoterapeutka, powiedziała kiedyś, że do życia potrzeba nam 4 uścisków dziennie, do zachowania zdrowia 8, a do rozwoju 12. Katrine Split, węgierski psychiatra, w latach 40. XX wieku prowadził obserwacje dzieci z 2 żłobków. Pierwszym był żłobek przywięzienny, gdzie matki codziennie miały możliwość spędzania czasu z dzieckiem oraz dzieci z ochronki prowadzonej przez siostry zakonne. I mimo tego, że dzieci były karmione czy myte, przebierane, okazało się, że w żłobku prowadzonym przez siostry co trzecie dziecko umierało. Prawdopodobnie było to wynikiem braku przytulania, ponieważ tak naprawdę to była jedyna różnica między tymi 2 żłobkami. Naukowiec Harry Harlow przeprowadził badanie z małpkami, w którym oddzielił małe małpki od ich mam i ustawił zastępczo 2 kukły. Jedną drucianą, a drugą z miękkiego futerka. Okazało się, że małpki częściej wybierały tę mamę, do której mogły się przytulić, mimo że nie zawsze posiadała ona butelkę z mlekiem. Dziecko głaskane, przytulane, kołysane uspokaja się i czuje się bezpieczne, a dzięki temu buduje swoje przywiązanie na przykład do matki. Psychologowie rozwoju Harvas Napierała i Trempała w swojej książce Psychologia rozwoju człowieka zauważają, że dziecko, u którego wykształciło się pozytywne przywiązanie, jest bardziej otwarte na eksplorację otoczenia zarówno fizycznego, jak i społecznego, co ma ogromny pozytywny wpływ na późniejszy rozwój kompetencji społecznych i poznawczych dziecka. W internecie niejednokrotnie pojawiają się też filmiki, w którym osoby zachęcają obcych do udarowania ich bezpłatnym uściskiem. A jeśli ktoś czuje się samotny, może skorzystać z usług profesjonalnych przytulaczy. Na stronie przytulanie.pl można wykupić sobie na przykład sesję 30 czy 60-minutową przytulania. Koniecznie w tym dniu, jak i w każdym innym, przytulajmy się. Czy to do partnera, do dziecka, przyjaciółki, do zwierzaka, czy chociażby do maskotki. A skoro dziś w Polsce świętujemy również Dzień Babci, to koniecznie uściskajcie swoją. A jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał po więcej treści. Chętnie dowiem się, co myślisz, więc możesz zostawić po sobie komentarz. Wpadaj też na mojego Instagrama. Do następnego. Pa!